Dobry wieczór Państwu. Bardzo Rafał, dziękuję za to powitanie. Dziękuję Wam wszystkim. To naprawdę zaszczyt i przyjemność być w Bydgoszczy po raz kolejny i mieć szansę do Państwa się zwrócić. Pierwsze miejsce, w które przyjeżdżam po, po zarządzie Platformy Obywatelskiej, szerzej koalicji obywatelskiej, gdzie zdecydowaliśmy o, o prawyborach. Wiecie o tym, że ja nie odpuszczę, że jestem zdecydowany. Pamiętam też rok 20 i pamiętam Bydgoszcz wtedy, jak mieliśmy tutaj, więc tę gorącą atmosferę. I ja mam głębokie przekonanie, że od roku 20 jest takie zobowiązanie, którego się podjąłem. Mamy sporo rachunków w waszym imieniu do wyrównania. W związku z tym ja jestem gotowy, przed nami tylko decyzja Koalicji Obywatelskiej. A potem zaczynamy to, co najważniejsze, czyli zaczynamy wybory, które jestem absolutnie przekonany powiodą nas do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Drodzy państwo, spotykamy się w niezwykłym czasie i nie chodzi tylko o tę decyzję dotyczącą praw wyborów, chociaż ona jest ważna, dlatego że ona pokazuje, że platforma obywatelska, koalicja obywatelska jest partią demokratyczną, że my nie tylko w nazwie, ale w rzeczywistości jesteśmy demokratyczni, I nawet jeżeli ktoś wydawał się, że był kandydatem od lat wyznaczonym w momencie kiedy się pojawiają inni ludzie z ambicjami, z dorobkiem, z doświadczeniem, tacy jak Radek Sikorski. Wielkie brawa dla Radka Sikorskiego. To wtedy podejmujemy decyzję, nawet jeżeli wydawało się, że coś jest oczywiste, podejmujemy decyzję tak, oddamy się w Wasze ręce. Oddamy się w ręce członek i członki Koalicji Obywatelskiej po to, żeby ta decyzja była podjęta jak najszerzej, dlatego że ja jestem, a propos jednego, przekonany. Najważniejsze, drodzy Państwo, to wybory prezydenckie, ale osoba, która wystartuje, która będzie miała zaszczyt uzyskać poparcie całej koalicji obywatelskiej, musi mieć bardzo mocny mandat i musi mieć takie przekonanie, że wszyscy stoją za nim. Ja w 2020 roku, mimo że ta walka była nierówna, że ona była bardzo trudna, że naprzeciwko mnie był cały aparat hejtu, nienawiści, kłamstwa skierowany bezpośrednio we mnie, to ja czułem się uskrzydlony Waszą siłą. Czułem się uskrzydlony tym poparciem Polek i Polaków, całej koalicji obywatelskiej, Kodu i mnóstwa, mnóstwa, mnóstwa milionów ludzi, którzy nie są członkami ani członkiniami żadnej partii politycznej, ale którzy po prostu mnie popierali. I dzisiaj jest to absolutnie konieczne, żeby wytworzyć dokładnie taką samą, pozytywną emocję i żeby utrzymać dokładnie takie samo poparcie, bo wtedy ja jestem gotów iść na każdą walkę i iść na każdy pojedynek, bo oczywiście dla nas najważniejsze jest wygranie wyborów prezydenckich za rok. Drodzy państwo, Spotykamy się w czasie niezwykłym, nie tylko dlatego, że ta decyzja została podjęta, ale również dlatego, że w poniedziałek mamy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. I ja bardzo bym chciał kilka słów na ten temat powiedzieć i przypomnieć nam o tej rocznicy. Dlatego, że. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy 11 listopada czcili wszyscy razem, to jest nasze święto, wszystkich Polek i Polaków, żebyśmy mogli to zrobić z dobrą energią i z uśmiechem. I w tych trudnych czasach, drodzy Państwo, warto o tym przypominać, że to pokazuje, że po 123 latach zaborów nasi przodkowie byli w stanie zbudować efektywne państwo. Z trzech różnych części zbudować efektywną armię, zbudować administrację. To wszystko pokazuje, drodzy Państwo, i później kolejne lata, bardzo trudne, nie muszę Państwu przypominać jakie, ale zwłaszcza ta historia po 1989 roku pokazuje, że my naprawdę potrafimy zadbać o swoją niepodległość, o suwerenność i że tak naprawdę jako naród jesteśmy niezniszczalni. I to jest dzisiaj najważniejsze. Ja bym bardzo chciał, żeby ten pozytywny przekaz poszedł w całą Polskę, ale więcej, w całą Europę, nawet na cały świat, użyję, użyję tutaj takich słów, dlatego że dzisiaj, w momencie, kiedy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, kiedy mamy coraz więcej niepewności w świecie, dzisiaj Polska jest taką mocną kotwicą bezpieczeństwa, jest państwem, które jest przewidywalne jest państwem, które dba nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale również o bezpieczeństwo całej Europy. I to jest dzisiaj niesłychanie istotne, bo my dzięki temu spełniamy dzisiaj rolę przywódczą w Europie. I dzisiaj ten sygnał mówiący o tym, że jesteśmy silni, że jesteśmy bezpieczni, jest bardzo istotny. Jakaż może być lepsza okazja do tego, żeby o tym mówić i żeby mówić pozytywnie o tym, że jesteśmy silni, pozytywnie o naszej wspólnocie, o naszej suwerenności. Nie ma lepszej okazji niż 11 listopada. Zróbmy to razem. Bardzo Państwa proszę, I oczywiście wszystkich zapraszam do tego, żeby razem świętować. Drodzy Państwo, na, na chwilę chciałbym się za, zatrzymać y, przy. Przy tej rocznicy, dlatego że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak to było tru, nieprawdopodobnie trudne, i wszyscy czytaliśmy o tym w książkach, znamy też opowieści swoich, swoje rodzinne, na temat tego, jak to było w roku 1918, ale ja chciałem powiedzieć o kilku rzeczach, a mianowicie, że mimo tego, że było bardzo trudno, mimo tego, że przecież wszyscy wiemy, że Druga Rzeczpospolita. To nie było państwo, mówiąc delikatnie, to nie było państwo idealne, że to było państwo biedne, to było państwo podzielone. Niemniej jednak było państwem, które dbało o swoich obywateli i mimo tych wszystkich różnic, mimo tych wszystkich problemów, jeżeli chodzi o takie kwestie jak na przykład ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia społeczne czy kwestie dotyczące obowiązku szkolnego, myśmy naprawdę byli jako państwo jednym z bardziej postępowych państw w całej Europie dbając o obywatela i obywatelki od samego początku to bardzo ważne że uzarania naszej niepodległości odzyskania naszej niepodległości są te bardzo istotne dla nas wartości żeby dbać o wszystkich jako jedno z pierwszych państw na świecie daliśmy prawa wyborcze kobietom mało kto o tym mówi że za nami, czy po nas byli Francuzi, po nas byli Włosi, po nas byli Brytyjczycy. Szwajcarze dopiero w latach 70. dali kobietom pełnię praw wyborczych, a myśmy wiedzieli, jak to jest niesłychanie ważne. I że ojcowie naszej niepodległości i matki naszej niepodległości byli na tyle mądrzy, żeby wprowadzać tego typu decyzje. To jest bardzo ważne, bo ja jestem absolutnie przekonany, że mamy to wszyscy w swoim DNA, a powiem więcej, że gdyby nie ten społeczny charakter wszystkich działań, które możemy zaobserwować od tamtych czasów, nie bylibyśmy dzisiaj tak silną demokracją. I przecież, gdyby nie społeczeństwo obywatelskie, gdyby nie nasze kobiety, nasze dziewczyny, nie wygralibyśmy tych wyborów rok temu. I dzisiaj, drodzy państwo, tego właśnie potrzebujemy. Potrzebujemy dzisiaj pełnej mobilizacji, pełnej gotowości do tego, żeby walczyć w kolejnych wyborach prezydenckich, bo te wybory są niesłychanie ważne. Jeżeli chcemy, żeby w Polsce żyło się lepiej, jeżeli chcemy, żeby prawa kobiet były respektowane, jeżeli chcemy, żeby nie było, mówiąc wprost, Wstydu, jeżeli chodzi o naszą reprezentację na arenie międzynarodowej na poziomie prezydenta, jeżeli chcemy mieć porządek wymiarze sprawiedliwości, żeby nie było dualizmu i żeby sprawy obywateli i obywatelek były załatwiane jak najszybciej, konieczny jest prezydent z obozu demokratycznego z bardzo silnym społecznym mandatem. Drodzy Państwo, oczywiście wszyscy myślimy o bezpieczeństwie. Obserwowaliście Państwo na pewno wszyscy wybory w Stanach Zjednoczonych, prawda? Jak nastroje? Widzicie Państwo, nastroje są, powiedzmy, różne. Natomiast jedna rzecz jest bardzo ważna, bo oczywiście każdy z nas miał swoje preferencje. Natomiast jedno chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli chcemy, a jesteśmy, być Państwem w pełni dojrzałym. To trzeba powtarzać za każdym razem, że my mamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a nie tylko z jedną administracją. I jak ja słyszę słowa Mariusza Błaszczaka o tym, że rząd się powinien podać do dymisji, bo wygrał Donald Trump, no to dokładnie tak jak Państwo bardzo mocne słowa trafiają mi na usta, dlatego że to jest dopiero prowadzenie polityki na kolanach. Amerykanie wybrali prezydenta dla siebie, nie dla Polek i Polaków. My powinniśmy mieć i mamy, i ja osobiście mam dobre relacje zarówno z demokratami, jak i z republikanami. I my musimy być gotowi do tego, żeby współpracować z każdym, i ja osobiście jestem do tego gotowy i nie możemy tak jak PiS się obrażać. Bo pamiętacie, jak oni się obrazyli, obrazili, jak prezydent Biden został wybrany, jak się prezydent Duda obraził. My jesteśmy za mądrzy na to, żeby na kogokolwiek się obrazić. I będziemy współpracować z każdym. I powiem Państwu więcej. Ja się bardzo mocno wsłuchiwałem w to, co zawsze mówił Donald Trump i zawsze też byłem bardzo ostrożny w ocenach jego postępowania, bo ja uważam, że w dyplomacji warto zachowywać umiar, bo od tego jest właśnie dyplomacja. I pamiętam, co mówił Donald Trump. Donald Trump zawsze mówił, że on będzie gwarantem bezpieczeństwa na pewno dla tych, którzy biorą za siebie odpowiedzialność. My bierzemy za siebie odpowiedzialność. Wydajemy prawie 5% PKB na obronność. Wzmacniamy naszą wschodnią granicę. Ja zawsze to powtarzam, ale warto to przypominać za każdym razem, że z europejskich armii NATO, poza armią turecką, mamy większą dzisiaj armię niż Brytyjczycy, większą niż Niemcy, większą niż Francuzi. I w związku z tym my jesteśmy właściwie idealnym przykładem tego, o czym zawsze mówił Donald Trump. W związku z tym dzisiaj nasza rola polega na tym, że powinniśmy przekonywać państwa NATO i Unii Europejskiej, żeby brały za siebie więcej odpowiedzialności. My powinniśmy być przygotowani do tego, żeby inwestować we własne zdolności obronne. To jest nasze zadanie, a dzisiaj Polska pod przywództwem Donalda Tuska pełni absolutnie rolę przywódczą w Europie i to nie jest żadne podlizywanie się, to jest po prostu fakt. Rząd niemiecki dzisiaj się właściwie rozpada, Francuzi mają problemy, Hiszpanie mają problemy, ja się z tego nie cieszę, e, mnie to martwi, ale dzisiaj rzeczywiście odpowiedzialność jest w dużej mierze w naszych rękach i dlatego też ważne jest, żeby w polityce zagranicznej pan premier współdziałał z prezydentem, który też ma dobre relacje. Jest poważany w środowisku międzynarodowym. I my dzisiaj musimy tłumaczyć choćby Niemcom: przecież to jest absolutnie niebywałe, żeby państwo, najbogatsze państwo Unii Europejskiej, nie inwestowało w swoje bezpieczeństwo w sposób wystarczający. Że my inwestujemy oczywiście w porównaniu do naszego bogactwa że inwestujemy ponad dwukrotnie więcej w bezpieczeństwo swojej całej Europy niż, yy, niż Niemcy. To jest właśnie odpowiedź na to, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Po prostu musimy być przygotowani, po prostu musimy rozmawiać z Donaldem Trumpem językiem, który on rozumie, bo jest realistą. Tak, my jesteśmy gotowi wziąć za siebie odpowiedzialność. I jeżeli będziemy do tego gotowi, to jestem głęboko przekonany, że będziemy mogli spać spokojnie, drodzy Państwo. Są jeszcze dwie lekcje, które płyną z tych wyborów. A mianowicie, czy nam się drodzy Państwo podoba styl, czy nam się styl nie podoba. Po raz kolejny została potwierdzona jedna rzecz, że polityka nie powinna się odbywać na salonach, tylko polityka powinna się odbywać wśród ludzi. To jest moje doświadczenie ze wszystkich kampanii, w których brałem udział, ale też kampania amerykańska to potwierdziła, że nie wystarczy mieć takiego poczucia, że jest wsparcie na salonach, że jest wsparcie wśród ludzi, którzy kształtują opinię publiczną, to jest naprawdę bardzo złudne. Trzeba mieć poparcie wśród ludzi. Trzeba do nich mówić prostym językiem i wsłuchiwać się przede wszystkim w nich. Trzeba mówić językiem, który nasi wyborcy, którego używają nasi wyborcy bo zawsze ten język jest językiem prawdziwym i dotyka tych problemów, którymi politycy się powinni zająć. I po drugie, drodzy Państwo, że jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to po pierwsze bezpieczeństwo zaczyna się od każdej gminy, za chwilę dwa słowa o tym, ale po drugie nasze bezpieczeństwo w dużej mierze jest zależne od siły naszej gospodarki. I to jest niesłychanie istotne. Niektórzy mówią, że Trump wygrał dlatego, że mówił głównie o kwestiach związanych z gospodarką, o tym, czy komuś się lepiej, czy gorzej żyje. To jest rzecz absolutnie najważniejsza, ale również jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy mówić o sile naszej gospodarki, o naszych małych i średnich przedsiębiorstwach. To jest to, co nas dzisiaj buduje. A tu naprawdę mamy się czym pochwalić, drodzy Państwo. Ja pamiętam jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej i ja wtedy pracowałem w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Jako bardzo młody człowiek myśmy wtedy zajmowałem się analizami, analizowaliśmy drogę już w Unii Europejskiej Grecji, Hiszpanii, Portugalii. Patrzyliśmy jak oni sobie radzili i jaki robią postęp. Ja pamiętam, że myśmy wtedy mieli dosłownie niewiele ponad 30% unijnego PKB, unijnego bogactwa średnio. Myśmy się zastanawiali, w jakim tempie będziemy mogli przekroczyć 50%, w jakim tempie będziemy mogli dojść do takich wartości, jakie osiągała, osiągała wtedy Grecja, około 60%, czy Hiszpania i Portugalia. Dzisiaj, drodzy Państwo, po 20 latach członkostwa mamy 80% średniego bogactwa w Unii Europejskiej. Jakby ktoś mi powiedział wtedy, że będzie aż 80%, to bym nie uwierzył. Ale to dzięki Wam, dzięki sile polskiego społeczeństwa. Dzięki temu, że Polki i Polacy się nigdy nie poddają, że umieją sobie radzić z sytuacjami kryzysowymi, że są tak bardzo zdeterminowani, dzięki sile naszych małych i średnich przedsiębiorstw, naszych rolników i waszej ciężkiej pracy. I to jest rzecz fundamentalna i o niej trzeba przez cały czas mówić. Te inwestycje, które ściągamy dzisiaj do Polski, bo w Polsce coraz więcej firm chce inwestować. One pokazują jak jesteśmy oceniani. Ja wam powiem, że oczywiście, że to, że e, podpisaliśmy ponad 100 kontraktów e, na sprzęt zbrojeniowy e, jest niesłychanie istotne, ale to, że sprowadzamy inwestycje, które idą w miliardy euro i coraz to nowe firmy chcą inwestować w Polsce, to pokazuje że jesteśmy postrzegani jako państwo bezpieczne i co najważniejsze przewidywalne. Bo dzisiaj, jakby ktoś mnie zapytał, co jest najważniejsze w polityce, to to jest właśnie przewidywalność. I to nam daje dzisiaj podstawy do tego, żeby być bezpiecznym. Bezpieczeństwo zaczyna się w każdej gminie. Zabezpieczamy wschodnią granicę, ale my musimy i tu współpracujemy wszyscy jako samorządowcy również budować naszą odporność. Naszą odporność, drodzy Państwo, na kłamstwa, na próbę dezinformacji, bo przecież bez przerwy to widzimy na każdym kroku. Widzimy rosyjskich troli, którzy się uaktywniają, jak tylko widzą jakikolwiek konflikt. Uaktywniali się w każdej kampanii, uaktywniali się w kampanii amerykańskiej, żeby siać dezinformację. I to jest, drodzy państwo, obowiązek nas wszystkich. Żeby reagować na dezinformację, żeby podawać te informacje, które są sprawdzone, żeby demaskować tych, którzy kłamią. Problem polega na tym, że myśmy przez cały czas, przez te ostatnie lata martwili się ruskimi trolami, a nagle jak został opublikowany raport o tym, co wyprawiał minister Macierewicz, okazało się, że mieliśmy troli w polskim rządzie którzy za dziesiątki milionów złotych produkowali kłamstwa i manipulacje, teorie spiskowe po to, żeby nas dzielić. I na to, drodzy państwo, nie ma zgody. I też powiem wam jasno i chciałbym, żeby to wybrzmiało, że też potrzebujemy prezydenta, który nie będzie ludziom takim jak Macierewicz, którzy wyprodukowali i zbudowali fabrykę kłamstwa, dawał najwyższych odznaczeń naszego państwa, które do tej pory były zarezerwowane dla naszych największych bohaterów. Tych rewelacji jest więcej, dlatego że, jak czytaliście w raporcie generała Stróżyka, okazuje się, że państwo PiS nawet się nie przygotowywało do tego, żeby być odpornym na wojnę że nawet jak już dostali informacje o tym, że wojna wybuchnie, to nie przygotowywali się do tego, żeby wzmocnić bezpieczeństwo państwa. Dopiero później się obudzili. Ja byłem tydzień przed wojną w Kijowie. Jak mi powiedział Witali Kliczko, mer Kijowa, że coś się na pewno zdarzy, nikt się nie spodziewał oczywiście wojny pełnoskalowej, to od razu wróciłem do Warszawy i przez ten tydzień się przygotowywaliśmy. Zastanawialiśmy się, jak będziemy przyjmować uchodźców, na których dworcach, wstawialiśmy łóżka do, tych miejsc w Warszawie, które były w naszym zasobie miejskim, żeby móc pomóc uchodźcom od razu, od razu się przygotowywaliśmy. Piś się do tego nie przygotowywał. I na tym to też polega, że dobra władza musi przewidywać to, co się stanie i musi się do tego przygotowywać. Na tym polega wiarygodność, drodzy Państwo, i tej wiarygodności tak bardzo nam trzeba. I już zupełnie na koniec. Zanim się oddam Wasze ręce, chciałbym powiedzieć, że o tym również, a właściwie przede wszystkim będą te wybory prezydenckie, które nadchodzą. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli prezydenta, który będzie prezydentem niezależnym, który będzie podejmował decyzję po ocenie sytuacji, a nie dlatego, że ktoś mu taką decyzję podyktuje, tak jak niestety prezydent Andrzej Duda. Musimy mieć prezydenta, który będzie starał się odbudowywać wspólnotę. Bo my się politycy na pewno wszyscy nie dogadamy, ale żeby 11 listopada od tego zacząłem i tym kończę, żeby to był taki dzień, w którym prezydent dba o to, żeby nie dzielić, tylko żeby łączyć. Żebyśmy wszyscy się mogli spotkać z uśmiechem i żeby ten sygnał poszedł w świat, że My jesteśmy silni, że w najtrudniejszych czasach naszej historii byliśmy pionierami, choćby jeżeli chodzi o prawa wyborcze kobiet, że nie baliśmy się, że byliśmy zdeterminowani, że potrafiliśmy budować, mimo że Polskę, która nie była idealna, bo druga rzecz pospolita nie była idealna, to jednak Polskę suwerenną i niepodległą, że po 1989 roku, w tych trudnych, bardzo czasach, Potrafiliśmy być razem i potrafiliśmy budować demokrację na nowo. I nikomu się wtedy nie śniło, drodzy państwo, że my tak szybko osiągniemy sukces. Nikomu się nie śniło, ja pamiętam tych ludzi, którzy przyjeżdżali wtedy w 89 roku do Polski. Pracowałem wtedy jako młody chłopak w biurze Solidarności, pomagając przy wyborach. I pamiętam te komentarze i pamiętam tych samych ludzi, którzy wracali do Polski po 20 po 30 latach. I oni oczom nie wierzą, w którym my jesteśmy miejscu. Dzięki Wam, dzięki Waszej ciężkiej pracy, dzięki temu, że nigdy nie załamywaliście rąk, również przez te ostatnie trudne osiem lat, dzięki temu, że byliście w stanie przekazywać te najbardziej istotne wartości kolejnym pokoleniom, że liczy się praca, że liczy się solidarność, że liczy się empatia i że na końcu, jakkolwiek to dumnie zabrzmi. Że liczy się patriotyzm, ale nie ten patriotyzm tylko i wyłącznie, ten heroiczny, który jest bardzo ważny. Ja zawsze o nim mówię przy każdej okazji choćby Powstania Warszawskiego. Ten hero heroizm, ten patriotyzm heroizmu jest nieprawdopodobnie ważny, to jest część naszego DNA. Dlatego rusty się tak nas boją, bo nie wiedzą, co by się stało, gdyby się próbowali na nas zamachnąć, bo znają naszą historię. Ale ten patriotyzm budowania, ten patriotyzm pozytywistyczny ten patriotyzm który powoduje że każdego dnia każda z was i każdy z was pracuje na to żeby Polska była silna nie oglądając się na kłótnie polityków nie oglądając się na te wszystkie skandale na tych którzy kradli i oszukiwali tylko każdy z was buduje naszą siłę nasze bezpieczeństwo naszą zdolność do odstraszania każdego dnia to jest sygnał który my musimy wysłać na cały świat 11 listopada i każdego dnia i również w dniu wyborów prezydenckich Drodzy państwo. No to jak już żeśmy się rozgrzali, to w takim razie ja się oddaję w wasze ręce. Pytania, komentarze, mogę tylko wam powiedzieć jedno, że to jest najlepsza możliwa okoliczność, żeby być w miejscu, w którym prezydent miasta ma na imię Rafał, bo od razu jest łatwiej. A poza tym, słuchajcie, to mi daje genialną, genialną, genialną możliwość do tego, żeby was zachęcić, żeby skandować Rafał na cześć waszego prezydenta. <grym> proszę bardzo, pytania, komentarze. Dobra, proszę bardzo. Dobry wieczór, Sławek Franciszczak. Chciałbym, żeby Pan tak potwierdził wszem i wobec, że będzie Pan kandydatem, a później prezydentem wszystkich Polaków, bo niestety nawet w koalicji słyszeliśmy o dożynaniu w Atachy i chcemy się od tego odciąć po prostu. Wielu, wiele osób, które nie są związane z żadną partią, z żadną organizacją jest skłonnych Pana poprzeć dlatego, że ma pan ten styl konsyliacyjny, że wychodzi pan do ludzi, rozmawia o ich problemach. I myślę, że to powinniśmy przede wszystkim potwierdzić, że będziemy mieli prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polaków, a nie elity, tak? który będzie po prostu tłuste koty utrzymywał na, na, na świeczniku. Także takie jest moje zdanie i wielu osób, którzy są, chcą pana poprzeć i myślę, że tego powinniśmy się trzymać. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, czasami jedno chcę powiedzieć, że czasami te, te bardzo zdecydowane słowa przez te ostatnie 8 lat naprawdę się cisnęły wszystkim na, na usta, bo naprawdę jakby skala tego skandalicznego niszczenia Polski była tak olbrzymia. Że ja Wam szczerze powiem, że ja się gryzłem w język po prostu naprawdę wielokrotnie. Jak widzę, co się dzieje, jak dzisiaj dochodzą do nas sygnały o kolejnych skandalach, właśnie o tym, że nie byli przygotowani w ogóle do, do, do wojny, że, że kradli pieniądze, że budowali fabrykę kłamstwa, to takie słowa czasami się silą na usta. Natomiast ja, ja jestem osobą, która uważa, że trzeba łączyć ze sobą zdecydowanie, yy, jednak z przewidywalnością, i z zastanowieniem nad każdym słowem, dlatego że słowa znaczą. I jeżeli my mówimy o tym, że chcemy odbudować wspólnotę, jeżeli na serio o tym myślimy, jeżeli to nie jest tylko zaklęcie, ja oczywiście mówię o wspólnocie pomiędzy Polkami i Polakami, bo z politykami jest znacznie trudniej, no to powinniśmy zaczynać od siebie. Ja wiem, że ja wszystkich nie przekonam, ale ja uważam, że na pewno to, co najważniejsze, to żeby się odnosić do wszystkich z szacunkiem. I żeby było jasne, te słowa, o których pan mówił, one dotyczyły oczywiście PiSu, a nie obywateli. Ale generalnie trzeba się wystrzegać tego, żeby ktokolwiek mógł dzisiaj odczytać naszą bardzo ostrą krytykę PiSu jako krytykę obywatelek i obywateli, którzy na nich zagłosowali. Bo to jest absolutnie droga donikąd. Ja uważam, że to, co najważniejsze, to szacunek dla innych. Bo jeżeli tego szacunku nie, nie będziemy pokazywać, to będzie tylko i wyłącznie gorzej. Dlatego, że kolejne pokolenia, one mają jeszcze mniej cierpliwości niż my i jeszcze mniej się potrafią skupić, bo taka jest dzisiaj, taki jest dzisiaj pęd. I będzie coraz więcej uproszczeń, będzie coraz więcej mocnego języka. Zresztą media społecznościowe niestety są tak skonstruowane, że tylko i wyłącznie promują złe emocje. Z tym notabene też trzeba walczyć. Więc tak, zaczynajmy od siebie. Czasami naprawdę, drodzy Państwo, zwłaszcza w dyplomacji warto się ugryźć w język. A jeszcze to, co najważniejsze, znaczy ja potwierdzam, znaczy, słuchajcie, no, jak mnie wybierzecie, część z Państwa jest członkami koalicji obywatelskiej, więc jak mnie oczywiście moi przyjaciele i przyjaciółki z koalicji obywatelskiej wybiorą, to tak jak wam powiedziałem, ja nie odpuszczę, ja się nie zatrzymam. Dobry wieczór, Marian z Fordonu. Mam pytanie tak odnośnie gospodarki, właśnie, ponieważ jestem, prowadzę jedną osobą działalność i wiemy, że ten założenia Polskiego Ładu bardzo mocno odbiły się na naszych portfelach. Czy w związku z tym w przyszłości, jeżeli zostanie Pan wybrany na prezydenta, a ma Pan możliwość składania ustaw, zrobi Pan coś w tym kierunku? Albo pogoni swoich kolegów z koalicji? Ja o tym trochę mówiłem we wstępie. Ten nasz sukces olbrzymi nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie nasze małe i średnie przedsiębiorstwa. I też Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska, my to mamy w DNA. I ponieważ mamy to w DNA, ponieważ uznajemy, że bez tego nie byłoby sukcesu, to to powinien być absolutny priorytet. Zwłaszcza, że inni się będą podszywać pod tę rolę, a to naprawdę my mamy wiarygodność w tej sprawie. W tych stu punktach, które rząd realizuje, jest wiele z tych postulatów, na których przedsiębiorcom bardzo zależało i musimy je realizować. I od razu też mówię tak, znaczy prezydent od tego jest, żeby popędzać rząd i z nim współpracować, ale popędzać, motywować do działania tam, gdzie to jest konieczne, samemu wychodzić z inicjatywami, a również jeżeli się pojawiają złe pomysły, to żeby prezydent był na tyle niezależny, żeby te pomysły blokować. Nie tak jak dzisiejszy prezydent w szambu i bez żadnej refleksji, tylko po to, żeby zrobić na złość i utrudnić. Tylko po to, żeby po prostu przyjmować rozwiązania, które są najlepsze. Prezydent też, drodzy państwo, funkcjonuje w trochę innej perspektywie czasowej. Dlatego, że ja rozmawiam z premierem Donaldem Tuskiem właściwie co tydzień. I ja widzę, ile on ma problemów. To znaczy codzienne zarządzanie państwem. Ja mam sam problem jako samorządowiec, bo Warszawa jest właściwie poligonem w zarządzaniu, no, można powiedzieć, tyle samo problemów w tyle samo dziedzin, co państwo. Jest mnóstwo problemów tu, dzisiaj, z którymi sobie trzeba poradzić. Natomiast prezydent ma większy, ma większy oddech, inną perspektywę, może więcej się wsłuchać w głos obywateli, ekspertów i proponować rozwiązania. Ja to na pewno będę robił. no Notabene uważam, że kwestia gospodarki, jakości życia powinna być osią kampanii prezydenckiej. Jeżeli cokolwiek, bo ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem porównywania tego, co się w Polsce dzieje do kampanii amerykańskiej. Uważam, że to są bardzo duże uproszczenia. Ale dwie rzeczy na pewno. Kampania nie na salonach, tylko wśród ludzi. I dwa, gospodarka, jak to kiedyś Clinton mówił, gospodarka głupcze. Takie hasło, prawda, że mówił do polityków, pamiętajcie, skupcie się na tym, bo dlatego to słowo było użyte. Więc gospodarka, jeszcze raz, gospodarka yy, dla obywateli. Dzień dobry, Łukasz z Trochę się denerwuję, przepraszam. Takie pytanie ja też. konkretne, bardziej spróbuję zadać. Wiadomo, że jako prezydent będzie pan głównym zwierzchnikiem sił zbrojnych i w związku z tym takie pytanie konkretne, czy ma pan jakiś, powiedzmy, że na tą chwilę mógłby pan wskazać jakiś jeden konkretny pomysł na reformę naszej armii, bo wiadomo, że zakupy na Oślep wszystkiego nie załatwią. I to jest pierwsze pytanie i drugie jeszcze może trochę bardziej takie wybiegające w przyszłość, cel pana pierwszej wizyty powiedzmy, jak już by pan został prezydent Drodzy Państwo, ja, ja, a, aż tak, Bydgoszcz, tak. <grym> Drodzy Państwo, o polskiej armii można by bardzo dużo mówić, i rzeczywiście ważne jest to, bo też jeżeli szukamy tego, co nas łączy, na końcu rząd PiSu podejmował decyzję a propos wzmacniania naszej armii, jeżeli chodzi o kupowanie sprzętu. Notabene pamiętacie, że oskarżał nas o to, że nie będzie tych śmigłowców, a co Maciarewicz robił ze śmigłowcami, to jest osobna historia, że nie będzie czołgów, że nie będzie myśliwców. Oczywiście wszystkie te zakupy są realizowane. Natomiast oczywiście, że można było e, i my to będziemy robić, realizować te zakupy bardziej z głową i dbając również o to, żeby nasz przemysł odniósł większy, e, większą korzyść. Natomiast e, dla nas najważniejsze jest to, że PiS próbował tak jak każdą instytucję, niestety również armię polską, niszczyć poprzez to, że wyrzucał z niej e, albo zmuszał do odejścia ludzi z największym doświadczeniem, ludzi, którzy mieli najtwardsze kręgosłupy. Ludzi, którzy się nie poddawali jakiejkolwiek politycznej manipulacji. Więc pierwsza rzecz to jest oczywiście przywrócić tych wszystkich ludzi z ich olbrzymim doświadczeniem do polskiej armii. Natomiast dla mnie najważniejsza jest jedna rzecz, a mianowicie e, armie, które odnoszą największy sukces, to są armie, które są uczone tego, żeby na najniższym możliwym poziomie, nawet na poziomie plutonu, dowódcy plutonu, móc podejmować decyzje bardzo szybko. I w sposób elastyczny i dostosowany do pola walki. Czym niżej są podejmowane decyzje skutecznie, e, czym mamy większą elastyczność i przygotowanie na sytuacje kryzysowe, tym, lepszy, tym lepiej. Więc ja bym po prostu korzystał tutaj ze wszystkich doświadczeń, które mamy w najlepszych armiach świata. Co więcej, dzisiaj wszyscy się dostosowujemy do tego, co jakby uczymy na tym, co się dzieje w, na polu walki w Ukrainie. I tutaj nawet Amerykanie, którzy przecież no, mają najsilniejszą armię świata, e, mówią, że przez te trzy lata obserwowania tego, co się stało w e, Ukrainie, że oni się nauczyli znacznie więcej niż przez ostatnie 30 lat. W związku z tym my z tego musimy wyciągać wnioski, w jaki sposób naszą armię dostosować do, tych zupełnie nowych, e, do tej zupełnie nowe, nowej rzeczywistości. E, choćby rozwijając e, drony, prawda? I, rozwijając również możliwości które będą wzmacniały możliwość odparcia cyberataku. To są jakby to są wszystko te doświadczenia, które nas powinny prowadzić. Więc więc jak najwięcej elastyczności, jak najwięcej dobrych wniosków, które płyną z tego znaczy nowoczesnych wniosków, które płyną z tego co obserwujemy w Ukrainie, dlatego że naprawdę świat się przez te ostatnie lata zmienił absolutnie nie do poznania. To, co Amerykanie musieli robić poprzez bardzo powolny system zamówień przez dziesiątki lat, nagle się okazało, że kilku Ukraińców w warsztacie jest w stanie szybciej czasami dochodzić do całkiem niegłupich rozwiązań niż cały przemysł, który był nastawiony na realizowanie tego krok po kroku poprzez zamówienia publiczne itd. itd. Czyli elastyczność, mówiąc krótko. Elastyczność, notabene drodzy Państwo, zawsze to, co najważniejsze w ogóle w naszej edukacji, to jest to, żeby skłaniać nas do, i nasze dzieci do podejmowania ryzyka. To jest dzisiaj najważniejsze i premiować za to, że ktoś myśli w sposób samodzielny. I to powinien być taka dewiza, która nam powinna przyświecać. Dzień dobry. Ja chciałabym pochwalić panów triumvirat. To znaczy myślę, że mamy najlepszych ludzi na stanowiskach obecnie, czyli pana premiera, pana ministra spraw zagranicznych i pana jako przyszłego kandydata na prezydenta Polski. I trochę, trochę nie rozumiem jakby włączania się Pana Sikorskiego, mimo, że jest zbyt Bydgoszczy i powinniśmy go popierać, ale sprawdza się na swoim stanowisku fantastycznie i dlaczego jakby robi konkurencję Panu. To jest trochę taki dysonans, mnie się wydaje, bo ludzie nie wiedzą właściwie, w którym kierunku pójść. Słyszałam już dzisiaj, że będą prawybory, więc jakby sprawa się rozwiąże, ale no, jest to, że tak powiem, zagadkowe, muszę powiedzieć. Drodzy Państwo, ja, ja, ja oczywiście popieram, popieram panie, Pani zdanie. Mam dokładnie takie samo, jeżeli chodzi o ocenę Donalda Tuska, jak i Radosława Sikorskiego, rewelacyjnego premiera i rewelacyjnego ministra spraw zagranicznych. Ja na pytania wszystkich dziennikarzy ja odpowiadam, że ja mogę tylko o Radku mówić dobrze i pozytywnie i Ja mam tylko takie emocje w stosunku, w stosunku do radka. I tutaj, drodzy Państwo, ja naprawdę niczego nie muszę, nie muszę udawać, bo mi nie towarzyszą żadne negatywne emocje. Ja jestem jakby pełen zrozumienia co do tego, że każdy może mieć swoje ambicje. I też to, umówmy się, nie stanowiło jakiegoś specjalnego zaskoczenia, dlatego że Radosław Sikorski miał takie ambicje w 2010 roku miał takie ambicje również ponad 4 lata temu. I do momentu, drodzy Państwo, kiedy nas to mobilizuje do tego, żeby być jeszcze bardziej zdeterminowanym, jeszcze bardziej aktywnym, to bardzo dobrze, bo na końcu przecież wszyscy mówią w tej chwili nie o pis tylko o koalicji obywatelskiej. Ja zawsze mówię, że decydują, drodzy Państwo, prawdziwe czyny. Więc moglibyśmy sobie mówić, która partia jest bardziej demokratyczna, która mniej. No my to po prostu udowadniamy. Nie ma innej partii, w której byłyby prawy bory u nas są i one są absolutnie autentyczne. Jeszcze do tego są w bardzo szerokiej formule, nie w formule Rady Krajowej, tylko w formule wszystkich i członków. I tak jak pani powiedziała, po prostu będzie decyzja. I ja uważam, że, że tak jest najlepiej w momencie, kiedy się pojawił, 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 pojawiła nowa osoba, pojawił Radosław Sikorski. Dlatego, że też nie byłoby dobrze, gdyby ta decyzja była podjęta jednoosobowo albo tylko i wyłącznie przez zarząd. Dlatego, że wtedy też mielibyśmy takie część z państwa, być może miałaby takie poczucie, że, że, że to jest trochę nie fair. A, a ja jestem przekonany, słuchajcie, że cokolwiek jakakolwiek będzie decyzja, to na końcu my wszyscy musimy mieć takie przekonanie. Byli odważni, byli demokratyczni, podjęli decyzje w sposób całkowicie przejrzysty i w tym momencie jakby myślę, że nikt z was, mam nadzieję, nie będzie miał żadnych wątpliwości, żeby po prostu popierać z całych swoich sił tego kto wygra, a jego mandat będzie po prostu silniejszy. Więc mi naprawdę dzisiaj dzisiaj towarzyszą tylko tylko dobre emocje. Wy te emocje też dajecie. I słuchajcie, jak są dobre emocje na takiej sali, to ja od razu jestem w trzy razy lepszej formie. Dziękuję Wam bardzo. Proszę o, o zgłaszanie się osób, tak żebyśmy mogli zebrać kilka pytań do serii i wszystkie na raz zadać. Ja mam pytanie, bo tutaj mówiliśmy o bezpieczeństwie, ale filarem jest oświata, ponieważ społeczeństwo, młody, młodzi ludzie muszą być wyedukowani, żeby populizm nie istniał, po prostu, bo dobrze wykształcone społeczeństwo to mądre społeczeństwo, ale przede wszystkim stoimy przed XXI wiekiem, gdzie sztuczna inteligencja i musimy na nowo zapisać jako świata ma wyglądać, jak młodzi ludzie mają funkcjonować. To pierwsze pytanie i drugie pytanie dotyczące wzmocnienia samorządności, bo ja jako samorządowiec jest to coś co w latach 90 było największym naszym po upadku komunizmu wartością i jak wiemy w poprzednich latach było tak, że ta samorządność została niszczona, państwo zostało centralizowane. Natomiast musimy odbudowywać tą samorządność, bo samorządowcy są blisko społeczeństwa, blisko ludzi i tam się zaczyna ta demokracja, zaczyna się to wsparcie obywateli i jak będziemy wspierać tutaj samorządowców. Wiemy jak ciężko jest, jakie koszty są, tak? ile obowiązków w poprzednich latach dla samorządowców było i to jest taka trudność. Jak będziemy wzmacniać tą samorządność? Dziękuję. Y My z Rafałem nic innego nie robimy, tylko staramy się współpracować w Unii Metropolii Polskich, w Związku Miast Polskich, żeby wzmacniać e, e, samorządność, czyli tak naprawdę to, żeby decyzje były podejmowane jak najbliżej obywateli. Dlatego będziemy mieli zupełnie nowy system finansowania e, samorządów, który polega na tym, że to nie od podatku będzie naliczony e, dochód, znaczy nasz budżet gminny, tylko od dochodu, tego dochodu, który państwo wypracowujecie. Ten dochód, duża część tego dochodu powinna po prostu zostawać w miejscu, w którym została ona wypracowana, a ten mechanizm dzielenia się z tymi gminami, które potrzebują wsparcia, ten mechanizm solidarnościowy zostanie utrzymany. Więc dokładnie idziemy w tę stronę. PIS próbował wszystko scentralizować, zabierać nam prerogatywy, a my idziemy w stronę oddawania władzy na ten poziom, który jest po prostu najbliżej obywateli. Ma pan 100%, 100 racji, jeżeli chodzi o edukację. Ja to widziałem każdego dnia jako prezydent miasta, jako ojciec dwójki dzieci, które chodziły do szkół publicznych, ale również jako wykładowca akademicki. Ja przez cały czas uczę studentów, więc na przykładzie moich studentów też widziałem, jak ten chaos, który nam zafundował PiS w edukacji wpływa na nasze dzieci. I to jest absolutny fundament. I jakby PiS, co chciał robić? Chaos, indoktrynacja, a my, a my chcemy jak najwięcej samodzielnego myślenia. My chcemy, żeby nauczyciele i nauczycielki, których ciężką pracę uznajemy i uważamy, że ten prestiż powinien się cieszyć najwyższym uznaniem w Polsce, a nie tak jak PiS próbował ten prestiż obniżyć, żeby tego czasu, który nasi nauczyciele i nauczycielki spędzają z naszymi uczniami, było jak najwięcej, żeby właśnie uczyć samodzielnego myślenia, żeby uczyć pracy w grupie, żeby właśnie wykorzystywać te instrumenty, które dzisiaj są na, na rynku do bardziej efektywnego nauczania. My mamy takie programy pilotażowe w Warszawie. Uczymy na przykład przedszkolaków angielskiego, a w ósmej klasie szkoły podstawowej pomagamy dzieciakom korzystać z, y, w sposób efektywny z narzędzi sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów matematycznych. To jest właśnie to, czego my musimy uczyć. I my się dzielimy takimi rozwiązaniami i chcemy właśnie takiej edukacji, która jest najbardziej nowoczesna. I na końcu, drodzy państwo, to, co dzisiaj najważniejsze, to umiejętność weryfikowania faktów. I tego musi uczyć szkoła że nie wszystko, co znajdujemy w internecie, że nie wszystko, co znajdujemy w przestrzeni publicznej jest prawdą, że trzeba zweryfikować dane informacje, że trzeba korzystać z takich źródeł, które są zweryfikowane. Tego powinna uczyć szkoła, a nie tylko i wyłącznie wkuwania informacji, które później można bardzo łatwo znaleźć w telefonie. Czyli, żeby nasza młodzież była konfrontowana z taką sytuacją, jaką naprawdę później zostaną w życiu. Ja, ja, ja także mam pytanie dotyczące oświaty, jako że jestem uczniem jednego z bydgoskich liceów, i chciałbym się dowiedzieć, jakie jest, jakie jest stanowisko pana dotyczące na przykład tego, ile my spędzamy godzin w szkole, bo jeśli na przykład zaczynamy lekcję o ósmej. I kończymy o 16, jeszcze chcemy mieć jakieś zajęcia pozaszkolne typu siłownia, korepetycje, które są bardzo często potrzebne przez to, ile musimy tak naprawdę się tego nauczyć. E, czy jest Pan, jako prezydent będzie Pan działał na rzecz ograniczenia czasu, które, które spędzamy w szkole zamiast na przykład, e, nie mówię, że mamy przestać chodzić do szkoły, w dużej części, tak? Ale chodzi mi o to, żebyśmy spędzali powiedzmy 6 godzin w szkole zamiast 8 albo, albo żebyśmy mieli po prostu możliwość e, większego wypoczynku, bo tak naprawdę po kilku tygodniach nauki jesteśmy wykończeni. Słuchajcie, skąd ja to znam? W elektronicznym e, dzienniku zawsze mój syn ma ósmą rano do szkoły, a co ja wstaję i tam do niego pukam, to słyszę, a ta dzisiaj na dziesiątą mam. <głos> <głos> Ale mówiąc słuchajcie, poważnie. E, przede wszystkim problem polegał na, na tych przeładowanych podstawach programowych. Znaczy ilość kucia, e, której wymagał, e, wymagała szkoła za poprzednich rządów, no, była po prostu całkowicie i, ilość chaosu, po prostu. Całkowicie niepotrzebna. Wiem, bo jak każdy z Was, ślęczałem z dziećmi na lekcjach, nad, nad lekcjami. W związku z tym, no, przede wszystkim odchudzić podstawy programowe, bo to jest dzisiaj kwestia najważniejsza. I oczywiście ja jestem zwolennikiem tego, że takie odchudzenie będzie doprowadziło, że będzie właśnie mniej kucia i też jakby no, więcej czasu dla Was, żeby uczyć się zupełnie innych umiejętności, tych, które będą Wam potrzebne w życiu codziennym i żeby właśnie nauczyciel mógł więcej czasu spędzić na to, żeby. Żeby rozmawiać o, o tym, jak, jak rozwiązywać problemy, jak wyrabiać w was zdolność krytycznego myślenia, to jest absolutnie sprawa fundamentalna. I to się na pewno przełoży również na to, że będziecie mieli więcej czasu na to, żeby rozwijać swoje zainteresowania, hobby, uczyć się języków, czy również spędzać więcej czasu na zajęciach sportowych, bo bez tego się, bez tego się absolutnie nie da. Więc to jest, to jest dla mnie jasne i, i najważniejsze. I też. Nie jest problemem ile kto spędza czasu w telefonie, pytanie co w nim robi. Jeżeli szuka informacji, weryfikuje, sprawdza słowa w słowniku, a tylko czasami przegląda w sposób bezmyślny jakiś fit na TikToku albo na, na Instagramie, no to wtedy jest wszystko ok. Ale to wymaga jakby, jakby też rozmowy z młodym pokoleniem. My to robimy przez Campus Polska Przyszłości. Rozmawiamy z młodymi ludźmi od wielu lat w sposób systematyczny właśnie po to, żeby dowiedzieć się co im w duszy gra i jak edukacja się powinna zmieniać, a pani minister, pani ministra Nowacka robi dokładnie to. Więc ja oczywiście już dzisiaj współpracuję z panią ministrą bardzo, bardzo blisko, dlatego że jako samorządowiec no, mamy mnóstwo wspólnych problemów do rozwiązania. No i oczywiście deklaruję też, że gdybym został prezydentem, no to oczywiście będę robił to dalej. Dzień dobry. Karol Słowiński, Komitet Obrony Demokracji w Bydgoszczy. Się. Ja chciałbym dwie sprawy dzisiaj poruszyć, bo wybory prezydenckie to są wybory o wszystko. Sobie zdajemy sobie sprawę i jest to potężna machina, potężne przedsięwzięcie i ja chciałem tylko zadeklarować, że Komitet Obrony Demokracji już powoli przygotowuje się do obywatelskiej kontroli wyborów. Super. Przypomnę, że przed wyborami y, parlamentarnymi było nas 24 tysiące w całym kraju kodu. Oczywiście teraz ostatnio było nas mniej trochę, ale myślę, że mobilizacja jest coraz coraz większa i, i wesprzemy każdego kandydata, y, chciałem powiedzieć opozycji demokratycznej. Przez 8 lat się przyzwyczaiłem do tego. Nie, nie, to już jest do rządzącej koalicji. W każdym razie to jest jedna rzecz. Druga rzecz... Odpowiadając na Pana apel o uczestnictwie w 11 listopada to z dumą jako obywatel chciałbym powiedzieć, że w tym roku w Bydgoszczy po raz pierwszy tu kłaniam się Panu Wojewodzie, Panu Prezydentowi po raz pierwszy w jednym miejscu na Starym Rynku w Bydgoszczy odbędą się piękne uroczystości państwowe, po których obywatele zrobią, zorganizują drugą swoją część i to jest naprawdę duma, bo pamiętam jak w zeszłym roku tutaj obecnych jest kilkunastu kolegów, Szliśmy przed orkiestrą wojskową, za którą szedł wojewoda poprzedni i żeśmy szli z potężnym banerem Nie ma niepodległości bez uczciwych wyborów. Tu się zmiana nastąpiła, duża. Drodzy Państwo, wielkie podziękowania dla, dla Kodu, dlatego że no, gdyby nie społeczeństwo obywatelskie, to byśmy byli na pewno w zupełnie innym miejscu i być może nie wygralibyśmy tych wyborów rok temu. No i zapraszam oczywiście wszystkich do Gliwic 7, 7 grudnia, dlatego że też zależy nam na tym, żeby to poparcie dla naszego kandydata na samym starcie kampanii wyborczej było jak największe, żeby ono nie ograniczyło się tylko do koleżanek i kolegów z koalicji obywatelskiej, tylko było znacznie szersze. Jestem mieszkanką Bydgoszczy. Chciałabym się tak zapytać: trochę faktycznie się ma Jeżeli chodzi o ostatnie wybory, miał pan ogromną szansę i prawdopodobnie przez Pegazusa tę szansę pan stracił też. Nie wiem, czy to, to jest prawda. A teraz, czy pan się nie obawia, że jeżeli pan zostanie kandydatem, czy trole rosyjskie, tak jak i w Stanach było. Czy też nie podkopią pana yy, w ogóle wyników? Jeszcze drugie pytanko jak możemy. Yy, dzień dobry, Jacek Grubleski. Yy, panie Rafale, yy, gratuluję w ogóle rozpoczęcia kampanii pra, pra yy, Bydgoszczy, no Tutaj świetne miejsce. Yy. Chciałbym tylko dodać, że to jest kolebka Radosława Sikorskiego i Pan wybrał Bydgoszcz, Toruń, więc absolutnie świetnie. Eee, moje pytanie, co Bydgoszczanie? na co Bydgoszczenie mogą liczyć po tym, jak zostanie Pan prezydentem? Znaczy, drodzy Państwo, Drodzy Państwo, może ja jedną rzecz wyjaśnię. Ja w Bydgoszczy bywam bardzo często. Myśmy nie mieli, jak organizowaliśmy ten nasz plan bytności w Polsce, w różnych miejscach, nie mieliśmy jeszcze wtedy pewności, że akurat będzie zarząd i decyzja będzie zapadała właśnie w sobotę, kiedy planowaliśmy, że przyjedziemy do Bydgoszczy, więc to jest pewnego rodzaju jednak zbieg okoliczności. Chociaż oczywiście Bydgoszcz była od samego początku bardzo wysoko na naszej liście priorytetów. Też dlatego, że jednego jesteśmy zawsze pewni, a mianowicie tego, że Tutaj będzie mnóstwo mnóstwo zaangażowanych ludzi z bardzo dobrymi pytaniami. Więc jakby stąd przyjechaliśmy i, i o jednym pana mogę zapewnić, że na pewno będziemy przyjeżdżać, i ja będę przyjeżdżał, niezależnie od tego, czy to już będzie właściwa kampania wyborcza, czy później, jeżeli się uda wygrać, to to jest pełna gwarancja. Zresztą ja powiedziałem Państwu, że, że polityka, i to nie jest slogan, że polityka, polityki się nie robi na salonach tylko wśród ludzi. Dlatego, że jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, a ja się zawsze uczę. To można to robić tylko i wyłącznie wśród ludzi. Więc, więc, więc ja głęboko w to wierzę. No bo dzięki temu jesteśmy trzymani w pionie, ale też wiemy tak naprawdę, co ludziom w duszy gra. I to jest dzisiaj sprawa najważniejsza. Jeżeli chodzi o, o przegrane wybory i o Pegasusa. Wydaje mi się, że, że znaczy wszyscy wiemy, że te wybory nie były równe. I nawet PiS to przyznaje. Przecież Kurski się chwali, że gdyby nie jego fabryka kłamstwa i manipulacji, to te wybory Andrzej Duda by przegrał. W związku z tym dla mnie to jest jasne, że te wybory nie były równe i że, i że można je było wygrać. Nie chcę, żeby mówił, że jestem moralnym zwycięzcą, drodzy Państwo. Ale zgadzam się, że, że to moralne zwycięstwo trzeba przekuć w prawdziwe zwycięstwo. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, trole oczywiście będą. Szkoda, tak jak powiedziałem, i, i że, że te trolle również były w polskim rządzie, bo to jest, to jest paranoja. Natomiast my musimy być do tego przygotowani, drodzy Państwo. Znaczy, no, prowokacje, trolle, sztuczna inteligencja, słuchajcie, co to się będzie działo, to, to, to jakby wiadomo. Natomiast ja mam też tak, ja śpię spokojnie, dlatego, że. Nawet jeżeli był ten Pegasus, bo ja tego nie wiem i pewnie nigdy nie będę wiedział, to ja już byłem w tak trudnych kampaniach i jak startowałem w pierwszej w 2018 roku, w no pierwszej takiej dużej kampanii, która była widziana przez całą Polskę, to ja już wtedy spałem spokojnie, bo ja nie mam nic złego na sumieniu. Ale po 2018 roku, po kampanii prezydenckiej 2020 roku, po 2023 roku, gdzie przecież ja byłem bardzo aktywny, jeździłem po całej Polsce, po ostatniej kampanii, ja naprawdę śpię spokojnie. Znaczy to, co wszystko, czego oni mogli użyć przeciwko mnie, wyolbrzymiając, kłamąc, manipulując, to wszystko już było. Już wszystko to słyszeliście. Więc, więc no co oni mogą wymyślić, wymyślić nowego? Więc, więc jakby ja naprawdę, naprawdę spałem spokojnie w 2018 roku, ale dalej, dalej śpię spokojnie. Bardzo uważam, drodzy Państwo, jak przechodzę przez ulicę, Sprzątam kupy po bąblu. Naprawdę po prostu no, staram się, staram się, staram się jak mogę. Ja nawet, ja, ja nawet słuchajcie, moja żona, ponieważ ja, ja jestem człowiekiem bardzo emocjonalnym y, i bardzo głośno witam się ze swoim psem. I jak wracam do domu, to moja żona zawsze zamyka okna. Ja mówię, dlaczego ty zamykasz okna? Bo ty się wydzierasz na Bombla i, i piszczysz i krzyczysz i tak. Ja, A ja my no i co z tego? To jest całkowicie naturalne. Ale ludzie mogą myśleć, że ty na mnie tak piszczysz. Więc się staram, staram się jak mogę i nawet mogę Wam obiecać, że będę mniej entuzjastycznie witał się z własnym psem. Ja głośno mówię, ponieważ według Jarosława Kaczyńskiego dobrym kandydatem powinien być dla niego ten, kto jest wysoki, przystojny. Ma dwoje dzieci. E, e, tak. A dla mnie najprzystojniejszym facetem to jest kto? Który, który, który spełnia wszystkie kryteria. Wszystkie. Jest wysoki, jest przystojny. Dobrze mu z oczu patrzy, a do tego, a do tego ma wspaniałą żonę. Dzieci, no czyli wszystko. I zna języki, a ponieważ jako żona psychiatra, psychiatry i syna psychiatry, to mój mąż mówi no nie ten facet, no dobrze mu z oczu patrzy. Nic nie można powiedzieć, także gratuluję i jestem absolutnie za wszyscy. Mam nadzieję. Słuchajcie. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Raz tylko podałem mikrofon. Nikt nie uwierzy, że to nie ustawka na 100%. Ja powiem Państwu, że ja mam, a propos tego wszystkiego, co Pani powiedziała, oczywiście duża część z tego jest wyolbrzymiona, bo nie wierzę, że Jarosław Kaczyński ma aż tak ambitne podejście do wyboru kandydata. Ale, ale jedno, mi, jedno mi sprawia olbrzymią przyjemność, drodzy Państwo. A mianowicie oni tyle pieniędzy i tyle energii wydali na to, żeby wszystkim udowodnić, że ja jestem niski i chodzę na koturnach, że gdziekolwiek się w Polsce pojawiam, to ludzie mówią tak, ale, ale Pan jest wysoki. Dlatego, że rzeczywiście tam za, za, za czasów tej manipulacji tam podawali informacje, że mam metr 60 i tak dalej, i tak dalej. Więc no przynajmniej tyle, szajcie, wygraliśmy ze złą wrażą, propagandą. Trzaskowski nie jest taki niski, prawda? Ale zupełnie poważnie. Yy, 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 najbardziej, bo, bo chcę to powiedzieć, najbardziej mnie w tym wszystkim ujęło to, co pani powiedziała, że mu dobrze z oczu patrzy, bo to jest najważniejsze. Ta cała reszta, wiecie co, ilu tam jest wysokich i, i są tacy, co mówią w wielu językach, a jak mówił Kisielewski o jednym ze swoich znajomych znało się języków i w żadnym nie miał nic do powiedzenia. Yy, <słyska> yy, najważniejsze jest właśnie to, to znaczy kontakt z ludźmi. Yy, żeby się nie bać, żeby być wśród ludzi. I tego, tego wy mnie nauczyliście, bo to nie jest proste, słuchajcie. Znaczy każdy ma tremę. E, trudno jest się odnaleźć w sytuacjach, zwłaszcza kiedy ludzie często mają uzasadnione pretensje, kiedy są emocje i, i tego się tylko można nauczyć się od was. E, ja dlatego jestem taką osobą, która lubi być wśród ludzi, dlatego że ja uważam, że, że to pomaga w kształtowaniu charakteru, w lekkim, w lekkim takim reagowaniu na zbyt duże ego, drodzy Państwo, ponieważ każdy polityk dzisiaj ma duże ego, a to naprawdę tępi ego, i to jest bardzo ważne. I rzeczywiście, i rzeczywiście po prostu pomaga zrozumieć, roz, zrozumieć problemy, bo nam się oczywiście wydaje, samorządowcy są blisko ludzi, bo my nie jesteśmy w stanie się zamknąć w wieży z kości słoniowej, tylko po prostu chodzimy po ulicach i słyszymy to, co ludzie nam mówią. Ale ten kontakt jest absolutnie bezcenny. I również kontakt z ludźmi, którzy, którzy czasami mają pretensje, którzy na, na nas nie głosują, ale jeżeli zachowują jakby pełną kulturę i, i, i chcą tylko powiedzieć, dlaczego tak jest, to to jest najcenniejsze, co można wynieść z, z tego typu spotkań. Energia pozytywna ta, która z was płynie, bo to oczywiście buduje i daje skrzydła, ale również właśnie jeżeli ktoś szczerze powie, że jest jakiś problem, że można go wytłumaczyć, że można odkłamać dużo propagandy. mi najwięcej, najwięcej satysfakcji, przyjmowały, Miałem najwięcej satysfakcji z takich głosów. Spotkałem wielu ludzi, którzy na przykład po spotkaniu ze mną mówili: Wie pan, co pan nie jest taki zły, jak tam mówili w tym TVP. I to, była taka, to był największy komplement, jaki. Znaczy, że ktoś jakby, okej, okay, czyli w takim bezpośrednim spotkaniu ktoś był w stanie uznać, że, że może ten wizerunek, który jest budowany gdzieś w mediach. Które nie były, nigdy, nie były nigdy obiektywne, że można właśnie poprzez bezpośredni kontakt to zmienić. To jest najważniejsze. I to oczywiście też dotyczy was, drodzy Państwo. Dlatego, że my nie wygramy tych wyborów, nawet jak ja bym był w pięciu miejscach na raz, razem z Rafałem i z innymi samorządowcami, z naszymi wspaniałymi posłankami, posłami, senatorami, senatorkami. Jeżeli wy się w to nie zaangażujecie, dlatego. Wasza inicjatywa kodu, wszystkich organizacji pozarządowych była taka ważna, dlatego że to wy musicie iść i przekonywać. Jeżeli mówimy o tworzeniu wspólnoty, o walce z polaryzacją, to przecież od nas zależy. Właśnie o to chodzi, żeby nie wyciągać najbardziej ostrej tezy jakiegoś polityka i z nią iść do ludzi, tylko żeby właśnie próbować tłumaczyć, żeby iść, próbować zrozumieć. Wy najlepiej znacie członków swojej rodziny albo swoich sąsiadów, którzy myślą inaczej, i wy wiecie lepiej niż jakikolwiek polityk, jakich argumentów użyć po to, żeby skłonić ich do zastanowienia się nad tym, jakiego dokonają wyboru. I to jest największa, to jest ta, ta, ta największa wartość, która płynie ze spotkań z ludźmi, dlatego, że jest, ja jestem taki stary, że, że użyję terminologii marcistowskiej, pas transmisyjny, żeby, żeby, żeby właśnie stać się takim pasem transmisyjnym treści i dobrych emocji, drodzy Państwa. Ja mam dwa pytania. Jeśli pan by wygrał, to jak zamierzałby i czy pan by zamierzał skłonić władze Ukrainy do zaprzestania kultu bandery? I takie drugie pytanie: jak wyobraża pan sobie współpracę z Donaldem Trumpem? I jakie jest też pana zdanie o wypowiedzi pana kolegów partyjnych? Chodzi o pana Sikorskiego i pana premiera Donalda Tuska, którzy porównywali go do Hitlera. Dobrze. Tak, bo, to znaczy, to... Może zacznę od tego drugiego. Znaczy, ja, ja nie słyszałem, aż nie było tak, aż tak ostrych porównań w ustach ani Radka Sikorskiego, ani Donalda Trumpa. Przepraszam, ani Donalda Tuska. Freudowska pomyłka. E, e, natomiast były mocne słowa. E, ja, powiem, ja zawsze uważam, ja pracowałem jako, jako europoseł, wiceminister spraw zagranicznych. Ja się zawsze gryzę w język, bo mam taki charakter. Ale generalnie rzecz biorąc też rozumiem tych, którzy po prostu no, czasami używają twardych, twardych sformułowań, dlatego że dzisiaj w naszej dobie e, często łatwiej, łatwiej trafić do opinii publicznej, jeżeli się mówi w sposób zdecydowany. Ale ja, ja wolę na to uważać. I powiem Państwu jedno, że ja utrzymywałem od lat kontakty zarówno z Demokratami, jak i z Republikanami. E, wydaje mi się, że umiem rozmawiać e, z Republikanami. Wydaje mi się, że Donald Trump jest taką osobą, może się nam podobać, czy może się nam nie podobać. To, to, to jest jakby poza, poza w tej chwili tematem tego, o czym chcę powiedzieć. Ale że do niego trafiają proste argumenty. I ja po prostu wyobrażam sobie, że z nim trzeba rozmawiać w sposób prosty. Nie opowiadać y, jakichś historii, które, które mogą być uważane za jakieś, nie wiem, pouczanie albo za jakieś opowiadanie tego, y, jak i gdzie obowiązują standardy, tylko powiedzieć mu, słuchaj, no, mówiłeś, że... Najważniejsze jest, żeby ktoś brał za siebie odpowiedzialność. My bierzemy za siebie odpowiedzialność. Nie wierzę Donald, że w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, żeby Rosja wygrała tę wojnę, bo nie jest. Wszyscy patrzą na to, czy Ameryka będzie twarda, czy będzie podtrzymywać swoje relacje ze swoimi sojusznikami, bo jeżeli tego nie będzie robić, to osłabia tak naprawdę interes Stanów Zjednoczonych. I ja uważam, że naprawdę można się spokojnie z Donaldem Trumpem porozumieć. To jest taki, to po angielsku się mówi straight shooter, czyli taki osoba, która po prostu mówi wprost, bez, bez jakichkolwiek ogródek. Ja też tak potrafię, więc, więc, więc uważam, że to nie powinien być problem, zwłaszcza, że na końcu naprawdę Polski się nie da pominąć dzisiaj. I pani ambasador Mosbacher o tym mówiła, że, że Donald Trump rozumie, że Polska jest dzisiaj kluczowa i że jest przywódcą w Europie. I po prostu trzeba zawsze o tym przypominać Donaldowi Trumpowi. A pamiętacie Państwo, że to Donald Trump się zgodził na to, żeby wojska amerykańskie były na polskim terytorium. Pamiętacie państwo, jak mówił na, bo ja to pamiętam doskonale, jak mówił na rocznicy powstania warszawskiego. I nawet jeżeli ktoś mu pisał to przemówienie, bo tak to jest, no piszą przemówienia prezydentom amerykańskim, to widać było, że on się absolutnie w to wczuwał. Widać było, że on to przeżywał, że on to widział, że on to rozumie. I to jest dzisiaj, uważam, sprawa najważniejsza. Więc ja mimo wszystko... Tak jak powiedziałem, śpię spokojnie. Mimo, że, że tak jak powiedziałem, no w, w dyplomacji lepiej, lepiej czasami się ugryźć w język. To jest absolutnie naturalne. Ale czasami też trzeba znaleźć słowa, które komuś trafią do duszy. Dobrze, przejdźmy do ostatniej serii pytań. E, A jeszcze dzień... była Ukraina. E, ważne. Ja powiem tak. Ukraińcy muszą zrozumieć, że nie mają większego sojusznika w tej chwili w Europie i na świecie niż Polska. I jeżeli oni nie zrozumieją, że muszą, używam dyplomatycznego języka, bardzo, ale to wykazać się bardzo, ale to bardzo dużą ostrożnością i że muszą jakby wsłuchać się w nasz głos. Jeżeli chodzi o nasze historyczne doświadczenia, jeżeli oni tego nie zrozumieją, to po prostu sami sami sobie spowodują mnóstwo problemów. I jakby muszą wiedzieć, jaka jest historia, muszą wiedzieć, co jest dla nas ważne, tak jak kwestie eskumacji, muszą być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o, o, o ocenę swojej historii. I tego, te, tego jeżeli, jeżeli zależy im na, na ukraińskiej racji stanu. Ja nie jestem od tego, żeby kogokolwiek pouczać, ale, ale naprawdę powinni się najpierw zastanowić nad tym, co jest, znaczy jak każda ich wypowiedź zostanie odebrana w Polsce. Bo jeżeli choćby część polskiego społeczeństwa przez ich brak delikatności, świadomości historycznej, przez nieprzemyślane wypowiedzi ukraińskiej klasy politycznej odwróci się od Ukrainy, to wszyscy za to zapłacimy w pewnym sensie cenę, dlatego, że Ukraińcy walczą naprawdę dzisiaj za naszą wolność i za stabilność całej Europy. Więc to jest w ich interesie i w naszym interesie, żeby się dwa razy zastanowili politycy ukraińscy, jak się wypowiadają na temat naszej niesłychanie trudnej historii, gdzie wiadomo, jaka jest ocena tej historii w, w, w Polsce. I muszą to brać pod uwagę. Nasze stanowisko w sprawach historycznych. I powiem jeszcze jedno. I powiem jeszcze jedno, że nie wystarczy, bo pamiętam dokładnie wypowiedź ministra Kuleby na kampusie. I że konkluzja może być taka, skupmy się na przyszłości. Taka konkluzja może być, ale to nie może być jedyne zdanie. Nie może być zdanie na temat, jeżeli my zadajemy pytania uprawnione o naszą bardzo trudną historię, żądamy uznania pewnych faktów historycznych, żądamy pewnych działań, to najpierw musi być odpowiedź na to i pełna gotowość do tego, żeby zrozumieć nasze stanowisko. A potem dopiero można powiedzieć, a... I potem się skupimy na przyszłości. Natomiast samo zdanie, że się skupimy na przyszłości, nie wystarcza i ono buduje złe emocje. To jest najgorsze, co może być. To. Ostatnie trzy pytania, tak, na koniec. Panie prezydencie, to, że głos kobiet jest istotny i ważny, to pokazały się wybory, gdzie no wiadomo, że dużo się kobiet ruszyło i zmobilizowało ten rektorat i powiedzmy... Jest wynik, jaki jest. To, że to jest ważne, to pokazuje, jak dużo kobiet na dzisiejszym spotkaniu. I do czego dążę? Co faktycznie jest z liberalizacją przepisów aborcyjnych? No bo wiemy, że obecny prezydent skutecznie to blokuje. Czy po ewentualnych wygranych wyborach możemy liczyć, że faktycznie zostanie to rozwiązane raz na zawsze? Ponieważ zarządów rządów PiS bardzo podwyższono podatki. I mam pytanie: Czy, jak pan zostanie prezydentem, to zostaną obniżone podatki? Przypominam, że, ba, że bardzo duży procent podatków to jest tak naprawdę cena prądu czy energii. Dzień dobry, Tomasz Zbytgoszczy. Ja mam pytanie: Ostatnie wybory w Stanach, ale też i poprzednie wybory, w których wygrywał PiS. Okazało się, że decydujący głos miała, no tak brzydko, określając to, brzydko to określając, tak zwana klasa ludowa. Wie Pan zapewne o, o, o kogo chodzi. I, I to jest pewien nieprzekraczalny poziom procentu społeczeństwa, do którego bardzo ciężko dotrzeć. Bo na takich spotkaniach tutaj no, przychodzi no, swego, może też pochwalmy się, że jesteśmy, tak jak mówi Kaczyński, elitą, ale jak dotrzeć do, do ludzi, do których nie trafiają argumenty typu praworządność, prawa kobiet i, i, i tym podobne. To może Dobrze. jeszcze, jak możemy, ostatnie, ostatnie Dobrze, pytanie. Proszę. Ja mam jeszcze pytanie. Panie Rafale, urząd prezydenta to również stanowisko pierwszej damy. Jaką mamy obecnie wszyscy widzimy, rzadko słyszymy. Jaką ewentualnie pierwszą damą będzie pani trzaskowska? No dobrze, to jest. To jest. Co, cokolwiek powiem. Cokolwiek powiem o żonie, to będzie haja, jak to się mówi na śląsku. W tym sensie, że moja żona, dlaczego, od razu wyjaśnię, dlatego że moja żona bardzo nie lubi, jak, jak się o niej mówi i najchętniej byłaby osobą prywatną, ale jest taką osobą, że jak się zdenerwuje, a ostatnio miała sporo powodów, jeżeli chodzi o polską politykę, żeby się zdecydować, zdenerwować, to wtedy zabiera oczywiście głos w sposób całkowicie jednoznaczny. I powiem, powiem tyle, że... że My, Warszawiacy, mamy coś takiego w sobie, że, że trzeba nas trzymać w pionie. I yy, yy, również politycy mają coś takiego w sobie, że trzeba ich trzymać w pionie, żeby za bardzo się w sobie nie zakochali. I jeżeli mamy mądre żony i mądre partnerki, to ich właśnie zadaniem jest to, żeby nas przywoływać do porządku, nie pozwalać nam odjechać i nie pozwalać nam się zbyt zakochać w samych sobie. Yy, moja żona jest mistrzynią tego. Moja żona ma niesłychanego nosa, i to jest bardzo ważne, do hipokryzji. Również w polityce, ale w życiu rodzinnym. Ile razy ja to słyszałem, taki jesteś za równouprawnieniem. A przepraszam bardzo, ile razy ostatnio pomogłeś w myciu łazienki. No i oczywiście jestem natychmiast odesłany do łazienki, żeby myć wannę. W związku z tym, w związku z tym tak to mniej więcej działa, ale mówię o tym, mówię o tym całkowicie serio, bo to jest bardzo ważne. To jest ważne, żeby, żeby, żeby również w polityce czasami pojawiał się głos kogoś, kto nie jest zaangażowany w politykę, kto jest bardzo empatyczny, który działa na rzecz praw kobiet, na rzecz edukacji. Natomiast ja tylko mogę powiedzieć tyle, że, że to moja żona zdecyduje, czy, czy i jaką będzie chciała odgrywać rolę i w kampanii wyborczej, ewentualnie później, jeżeli zostanę prezydentem. Bardzo mi się podobało to, co powiedziała Michelle Obama, bo Michelle Obama powiedziała, że najważniejsze to jest to, żeby nie zajmować się wszystkim, tylko zająć się czymś, na czym się człowiek naprawdę zna. Ona opowiadała o sobie jako o roli pierwszej damy. I powiedziała też coś takiego, że i zająć się czymś, w czym można y, y, rzeczywiście doprowadzić do jakiejś zmiany, do jakiejś różnicy, czyli nie tylko do tego, żeby zajmować stanowisko, ale żeby rzeczywiście również y, pierwsza dama... Miała jakąś, jakieś takie, jakąś taką jaką poważną możliwość odciśnienia piętna na, na prezydenturze. Czy moja żona się na to zdecyduje, czy tego będzie chciała, to będzie w 100% jej decyzja. I to jest, to jest dla mnie najważniejsze, żeby to uszanować. Jeżeli będzie chciała, jeżeli będzie czuła się na siłach, no to na pewno, na pewno to zrobi. A jak znam życie, będzie się od tego odżegnywać, bo moja żona. Generalnie rzecz biorąc, wolałabym, żebym miał inną pracę i żeby nie było tyle stresu w domu, ale jak ją znam, to jak się czasami obudzi, to usłyszycie na pewno o jej, o jej poglądach na różne sprawy. Ważne dla nas wszystkich, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o, o prawa kobiet. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o pytanie dotyczące podatków, już... Premier mówił o kwestii związanych z bardzo wysokimi cenami energii i zapowiadał bardzo konkretne działania w tej sprawie. Najważniejsze jest to, że PiS wprowadził tak nieprawdopodobny chaos, że w pewnym momencie nikt nie wiedział, jakie my podatki płacimy. Jeżeli ktoś prowadził z Państwa jednoosobową działalność, małą firmę, no to ja Państwu nie muszę tego tłumaczyć, że po prostu był tak nieprawdopodobny chaos, że to się w głowie nie mieści. Więc oczywiście. Najlepiej by było przede wszystkim, i to już rząd robi, czyli porządkuje ten nieprawdopodobny chaos. I ja mam nadzieję, że też doprowadzimy do takiej sytuacji, kiedy to, co pan postuluje, będzie możliwe. W sposób oczywiście odpowiedzialny. A my musimy e, się zastanowić nad tym, w jaki sposób e, doprowadzić do tego, żebyśmy my mogli wyjść z tej e, pułapki, w której się powoli znajdujemy. Dlatego, że no, ceny energii są takie, jakie są, e, a również... No, z Musimy stawać się gospodarką, która jest coraz bardziej nowoczesna i innowacyjna, i do tego oczywiście działania podatkowe są też konieczne. Kolejne pytanie było o, przypomnijcie mi Państwo, o aborcję. No oczywiście, no, zacząłem mówić o swojej żonie i chciałem postawić kropkę na D. Słuchajcie, no, wszystkich nas to frustruje, że nie zostało zliberalizowane prawo antyaborcyjne. Wiecie, że wszystkie koleżanki i koledzy w koalicji obywatelskiej mają w tej sprawie jednoznaczną opinię. Nawet ostatnio Roman Giertych widziałem, że, że, że też poważnie, poważnie się nad tym problemem pochylił. I ja jestem przekonany, że nawet jeszcze w tym sejmie jest możliwa zmiana. A co do czego jestem naprawdę przekonany, to to, że zmiana w pałacu prezydenckim byłaby taką decyzją społeczeństwa, która by... Dokonała takiej dynamiki, że jestem pewien, że, ten, że to prawo udałoby się wprowadzić, dlatego, że po prostu nie będzie alibi, które dzisiaj niektórzy koleżanki i koledzy z innych partii demokratycznych mają. Bo ja bardzo często od nich słyszę: no dobrze, no my zmienimy zdanie, podejmiemy decyzję, która dla nas jest kontrowersyjna. Oni twierdzą, że jest kontrowersyjna, ja tego nie rozumiem, ale okej. Okay. A i tak prezydent Duda to zawetuje. Więc ja uważam, że presja jest potrzebna, zdecydowanie nasze jest potrzebne i Super potrzebna jest zmiana na stanowisku prezydenta RP, żeby, żeby oczywiście podpisał taką ustawę. I to Państwu na pewno jestem w stanie obiecać, gdybym został, gdybym został prezydentem, bo, bo to jest sprawa, którą obiecaliśmy, i która musi być załatwiona. I jeszcze było jedno pytanie. Tak, dotarcie do wyborców. Drodzy Państwo, to jest w kampanii wyborczej, to jest naturalne, że się organizuje spotkania w bardzo różnych formatach i w bardzo różnych formułach. Organizuje się spotkania otwarte, na które przychodzą, przychodzą yy, ludzie, żeby zadawać pytania, gdzie rzeczywiście no, to prawda, że ponieważ jest tak pozytywna dynamika, że najczęściej przychodzą ludzie, którzy sprzyjają kandydatowi. Ale oczywiście też się bardzo często zdarza, że pojawiają się ludzie, którzy są na kontrze. I bardzo dobrze, dlatego że wtedy takie spotkania są dużo bardziej żywe, jeżeli wszyscy się zachowują oczywiście w kulturalnie. Natomiast my organizujemy mnóstwo spotkań z rolnikami, z przedsiębiorcami, z ludźmi, którzy niekoniecznie mają takie same poglądy jak my. Zwłaszcza w samej kampanii wyborczej, dlatego że wtedy tych spotkań jest więcej. Ja przechodziłem Warszawę wzdłuż i wszerz, jak kandydowałem na prezydenta Warszawy. Organizowałem spotkania w każdej dzielnicy wielokrotnie i naprawdę nie były to spotkania tylko z ludźmi przekonanymi. W kampanii wyborczej robiliśmy dokładnie to samo. Jutro będę miał spotkanie z, z rolnikami Jutro będę miał też spotkanie kolejne otwarte w Poznaniu. Ale w kampanii wyborczej na pewno będziemy się spotykali z bardzo różnymi środowiskami. Niekoniecznie z tymi środowiskami, które są entuzjastycznie nastawione do naszej, czy do mojej kandydatury i do Koalicji Obywatelskiej. Innej drogi nie ma. Nie ma innej drogi, jak po prostu rozmawiać ze wszystkimi, którzy taki, taką rozmowę chcą podjąć. Zwłaszcza jeżeli to jest rozmowa, tak jak powiedziałem, w pełni kulturalna. I zdarzało mi się bardzo, nawet ostatnio na spotkaniach w Aleksandrowie Włódzkim, Również na Śląsku zdarzało mi się, że wstawali ludzie i zadawali pytania bardzo y, trudne, czasami nawet bazując na pewnej manipulacji pisowskiej, ale w sposób bardzo często kulturalny. I ja uważam, że bardzo dobrze, dlatego że to mi dawało możliwość wytłumaczenia tego, dlaczego podjąłem jakąś decyzję albo jakie mam poglądy w danej sytuacji. Y, więc naprawdę ja się nie boję tego typu pytań. Ja uważam, że powinniśmy rozmawiać z każdym, kto tylko chce z nami porozmawiać i też, drodzy Państwo, być również i dużo częściej w tych miejscach, gdzie to poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i dla, dla kandydata Koalicji Obywatelskiej jest znacznie, znacznie niższe. Dlatego, że pamiętajcie, i to jest ostatnia rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, a mianowicie w dużych miastach często jest tak, że poparcie dla... Demokratycznej części naszej sceny politycznej jest około 70%, ale pisma 25-30% poparcia. W dużych miastach, w Warszawie ma 20 kilka procent poparcia. Natomiast zdarzają się gminy na, na południu, na wschodzie Polski, gdzie, gdzie koalicja obywatelska ma 10% poparcia, 15%. Wystarczyłoby, żeby nie miała 15, tylko 20, albo gdzieś nie 20, tylko 25. I trzeba jechać i z ludźmi rozmawiać. Ja jestem przekonany o tym, że po tych latach kłamstwa, manipulacji, opowiadania niestworzonych rzeczy o, Donaldu, o Donaldzie Tusku, o mnie, że ten kontakt jest w stanie bardzo dużo odczarować. Sam mam takie doświadczenia, że ludzie mówią, a po rozmowie z Panem ja mam zupełnie inne zdanie. I oczywiście. Mówię, niech to będzie mała część tych ludzi, którzy do tej pory głosowali na, e, inaczej, ale to jest największe zwycięstwo i największa satysfakcja, jeżeli się uda kogoś przekonać, kto miał inne poglądy. Bo oczywiście bez Was i bez Waszej energii, ludzi generalnie rzecz biorąc pozytywnie nastawionych do kandydata strony demokratycznej, nie da się wygrać żadnych wyborów, ale bez przekonywania tych ludzi, którzy, którzy czasami są na kontrze, no i oczywiście bez pozyskiwania nowych obywateli do procesu wyborczego, nie da się wygrać wyborów. Ale na końcu to jest, tak jak powiedziałem, nasze wspólne zadanie. Drodzy Państwo, bardzo Was proszę o, o wsparcie, ono jest bardzo ważne, bardzo Was proszę o wsparcie dla kandydata Koalicji Obywatelskiej, ktokolwiek nim będzie, a to akurat bydgoszczy nie będzie trudne, dlatego że, że myślę, że, że tutaj to wsparcie jest pewne. I naprawdę, drodzy Państwo, bardzo potrzebna nam będzie mobilizacja. Od tego 7 grudnia będzie nam potrzebna mobilizacja, żeby przekonywać jak najwięcej Polaków i Polaków o tym, że te wybory są równie ważne jak te wybory y, sprzed roku, że jeżeli chcemy naprawdę umocnienia demokracji, jeżeli chcemy, żeby żyło się lepiej, żeby ceny energii były niższe, żeby była odpowiedzialna polityka zagraniczna, żeby prawa kobiet były respektowane, żeby nie było tego dualizmu i tego chaosu y, w... Wymiarze sprawiedliwości, żebyśmy mieli nowoczesną edukację. To naprawdę musimy wszyscy zmobilizować się i zmobilizować każdego, kogo możemy, żeby poszedł do tych wyborów. No i oczywiście, żeby Państwo oddał głos na kandydata Koalicji Obywatelskiej, ktokolwiek nim będzie. Dziękuję Państwu bardzo.